Witam was w drugim odcinku Spidermana, w którym pokonaliśmy poprzednio Fiska. A teraz będziemy sobie latać. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. No, okej. Lecimy sobie. Okej, nie wiem, po co mi było to nurkowanie. Chyba, że wypróbuję to na wyższych budynkach. Okej, to ma trochę sensu. To nurkowanie. A jeszcze muszę ogarnąć, jak dokładnie się tym wszystkim tutaj zarządza fajnie. Jesteśmy na miejscu prawie. Dobrze, i zobaczymy, co nas teraz czeka, bo bardzo podoba mi się ten Spider-Man. Jakbym się nauczył walczyć i latać, czy w sumie robić to, co robi Spider-Man. To by było super. A jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki Spider-Mana, zostawcie suba pod tym doktorze, filmem. Przepraszam, doktorze, ale... Bo będą też kolejne, na 100%. O, Doktor Octopus. Tak, zaczął czy nie? Beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Tak. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Doktor Otto Octopus. Tłumik mocy. O rany. O. Może lepiej to przerwać. Jeszcze nie. Chwila! O, oh, wow! Doktorze, wszystko gra? Drobna komplikacja. Ale nic nie szkodzi. No, nic się nie stało doktorowi, ale wszystko jest rozwalone i całe laboratorium w dymie. Jacyś ranni? Nie, to wszystko moja wina. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapomniałem, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolny na resztę dnia, Peter. Ale... Później pogadamy. Okej, okay, więc no... To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale... Muszę ustalić, co poszło nie tak. Kiepsko wyglądasz, mały. Czy mogę... Zobaczmy, co ci jest. Z tą rąsią jeszcze zrobić? Nic więcej. O, zobaczmy. Octavius Industries. Przepalony obwód. O, jaka widzi gierka. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to. Okej. Thank you.
Ale fajna minigierka. Mam. Okej, muszę przepiąć serworegulator. I tutaj tak, to ma iść tędy. Potrzebuję z lewej na prawą, czyli tu. Tutaj w tą stronę. Tutaj znowu to. Tutaj w tą stronę, ale już takich nie mam. Nie, tego nie chcę. Brakuje mi części. A to? Bez ukierunkowania? Też może być, okej. Tutaj na pewno będzie prosty. Tu będzie... Ten? Tak, ten. I tu będzie ten pusty. Nieźle. Okej. Okay. To co teraz? Idzie całkiem sprawnie. A teraz wyrównać napięcie. Okej. Czyli tak, plus jeden, minus jeden, plus dwa. Docelowe napięcie miało być 3. To tutaj zmienię to na plus 2. Skończyłem. I? Nie takie to trudne. Okej, okay, naprawiłem rękę robota. Całkiem spoko. Fajnie, że ten... Fajny ten... Jak nowy. Wow! A jeszcze mogę coś z nim robić? Czy tylko machać? Okej, mogę tylko nim machać. Nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Mogę radyjkę zrobić? Uwielbiam kawę w pracy. Dzięki Bogu za dotację. Okej, czyli mogę tu jeszcze pozwiedzać rzeczy. Fajnie! To niesamowite, jak szybko ta proteza ewoluowała. Pamiętam, jak w prototypie były części wyrwane ze starej mikrofalówki. Mamy chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. Okej, nie mogę skakać ani robić żadnych wygibasów śmiesznych tutaj. Nasz pierwszy królik doświadczalny. Kapral Texidor. Stracił rękę na misji i teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. O. Który to już pożar w laboratorium Otto? Trzeci? Czwarty? Po tym właśnie widać postępy. Z popiołów wielkich porażek rodzą się wspaniałe odkrycia. Doktor Octavius chyba nigdy nie traci optymizmu. A gdyby tak druknąć wyrzutnie sieci? Że też nigdy nie próbowałem. W sumie? Peter, raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi recenzjami. To właśnie one stanowią trzon wielkiej nauki. O. Wiesz, gdy szykowaliśmy się do kolejnej próby, zaczęła mnie dręczyć pewna myśl. Czy na pewno nie moglibyśmy jakoś skuteczniej zastępować kończyny? Głupie, wiem, ale może jest inna droga. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. Okej, okay, czyli tutaj... Okej, okay, czyli tutaj tak, robię tak. Czyli to muszę dopasować do linii, jakie tam są?
Okej. Kompozyt Kompozyt hydrożelowy. polimerowy. Mocny, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Okej. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Coś tu jeszcze mogę porobić, czy nie bardzo? Tyle nocy tu przesiedziałem. Dobrze, że doktor ma ten składzik z przekąskami. Chociaż mógłbym mieć więcej tych serowych kwadracików. To jeszcze mogę coś zrobić, niby. Okej, mogę zrobić testy jeszcze jakieś. Co doktor z tym robił? O, spoko! Bardzo spoko. Ciekawi mnie, do czego to będę mógł używać. Analiza. Pięknie. Polidymetyloksyloksan. Kolejny potencjalny materiał do kontaktu z protezą. Okej, tutaj są złożone z dwóch. Czyli tak, tutaj mamy to. Tutaj potrzebujemy takiego. I tutaj jeszcze jedna kreska w środku. Czy to będzie jedna kreska w środku? Nie, to nie tu. Czyli to może to nie jest to. Ale potrzebujemy na pewno dwóch. Które będą w środku i dwóch, które będą bardziej na zewnątrz. I tu się zgadza. Trójka tu i się zgadza. I zostaje tak. Tutaj jedno i dwa z tego. O! Ho, ho, ho. Super są te zagadki. Mega mi się podobają. O, hydrożelowy polimer. Wygląda obiecująco. Powinien się świetnie łączyć z tkanką. Nie, naprawdę świetnie, świetnie te zagadki wypadają. Bardzo przyjemnie. Czy coś jeszcze tu mogę porobić, bo... Zdanie dyplomów. Kiedy to było? Na studiach odbywałem staż u doktora. Uświadomił mi, że w fartuchu mogę zrobić tak samo dużo dla świata, co w rajtuzach. Może i więcej. O. Doktor dokonał w swojej karierze wielu przełomów, ale zawsze był spychany na drugi plan. Zwykle przez Oskorp. Tym razem będzie inaczej. Na przykład, choćby wczoraj, byliśmy świadkami wyjątkowej kaskady reakcji mózgu limbicznych. Interesują nas efekty, a nie kaskady, doktorze. I będziecie mieli. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy gdzieś dalej, bo... Ileż można się krzątać po laboratorium, gdzie kazali nam wyjść w sumie wcześniej. Moja druga praca ukończona. Hurra! Spidermanie, tu Yuri. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w tratwie. Dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty zgrai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bujniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Hmm,
Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu Fiska. Zapraszamy na program Tylko Fakty z J. Jonah Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z J. Jonah Jamesonem. Programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij pisk i naprawiaj kible, kimiocie, a ja powiem ci... O, jest! Jak tylko taki zniknie, każdy dreścik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem chrzestnym. Czeka nas wojna gangów, a ten dyndający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do ciebie w kolejce trzech bandziorów i każdy każe zawulić za ochronę tej rurki. Albo połamią ci nią nogi. Żegnam. Ach, kiedyś, Jonah. Kiedyś cię zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Ale no w sumie ma rację, no. Jeżeli wykluczy się bossa mafijnego, to każdy chce zająć jego miejsce. Ale latanie tym Spider-Manem. Zarąbizne to latanie. Nie, ja będę się tym tak zachwycał. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? O. W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak, ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z wież nie działa. Ktoś wewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Okej. Okay. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Ale on ma podarty kostium. Komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Jaki on ma już dziurawy kostium. Spójrzmy na te wieże. Tak teraz spojrzałem. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. O! I cyk, naprawiony! Spider-Man na ratunek! Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić z resztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopocz się, zajmę się tym. O, jacy bandyci! Jakie dresiki! O, el banditos! Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. Co nie my mamy z tym zrobić, co? To Spider! Blokują większe ataka, są podatne na wyrzucenie w powietrze sieci oraz przedmiot do rzucania.
A, muszę się nauczyć robić uniki. No dostajecie łomot, no. I cyk! Załatwieni. Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego... Spider-Cop. Proszę, nie. Spider-Cop! Spider-Cop! Du-du-du-du-du! Jejku, ta gra jest tak ładna z tym... Jest nasz skakanie do... Odczep się. Znowu te draciki! Tak, to ona. Odczep się, mówię! Jejku, ile draciki... Jaki wielki dresik! Pan Zabaj Kafar! Mnie. Siedź cicho, paniusiu! Zostawcie ją! Osiłki, użyj sieci, przedmiotów wyrzucają, jesteście podatni na ataki. Oh! Wszyscy? To będzie bolało. No chyba już wszyscy. Nie, jeszcze ten się dalej opierał. No co za gnojek. Albo ona zginie. Wow. I pach! Cyk, załatwiony. Jest pani wolna. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce, ośrodek Fist. Wiem, nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki okay. W mieście, bez dwóch zdań. Moja mama tak i robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, pajęczaku. Nazywam się Spider-Man. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Okej. Niestrudzony Spider-Cop wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę na słuchową. Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Uważała go za narwańca. Już tego żałuję. Wow! Cyk. Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. O! I teraz ściaśnić trochę tą falę. O! I siup! Naprawione!
Jejku, jak to miasto wygląda świetnie. Tak jest. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Gdzie był ten sygnał? Tu. Minąłem go. Co to jest? O, wow! To jeden z moich starych plecaków. O! Przyczepiałem do nich nadajniki. Ciekawe, ile plecaków tak stracił. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. Sporo. Oj, sporo. Plecaki 1 na 6. Jejku, ile tu jest znajdziek umiejętności? Czy ja mogę coś rozwinąć? Nie mogę. Misje, utrzymywanie pokoju w Chinatown, testy. Nie no, fajne wyzwanka jeszcze. Postaci różne nakreślone, lista ruchów. Nie no, bardzo fajne. A pozostałe dodatki też mam dostępne, tylko nie zainstalowane, więc to sobie na pewno będę przechodził. Jesteś tam? Parę przecznic dalej jest napad. Spider-Co rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Okej, i tutaj. Siup. Nadleciał Spider-Man! Otwieraj sejf! No już! Cześć, chłopaki! Da! Spider-Man! Ognia! Oh boy! Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Cyk. Siup. I pyk. I oderwujemy drzwi jeszcze z auta. I cyk, cymbała drzwiami. Napad z bronią przerwana. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Co ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. Tak, zdecydowanie to emocje. Dobra, tutaj jest odpowiednie to. No i cyk, zrobione, roztentegowane, ogarnięte. Super są te wskaźniki misji i wszystkiego, naprawdę. Mega mi się to podoba. Niedobrze. Trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł.
Dobra, to... Popędzimy do labu. Doktorze, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Okej. Ale mu zazdroszczę tego optymizmu. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym w spokoju popracować nad kostiumem. Do wszystkich jednostek zgłoszono napaść. Potrzebna interwencja na Union Square. Gdzie jest Union Square? Bo w sumie, jeżeli gdzieś wykryto napaść, to może ja bym tam gdzieś się udał. Gdzie jest to Union Square? Czy ja mam jakby... misję? Okej, okay, wyrwanie pistoletu pałki, strefa zagrożenia, czy zwiększa za... To wolę chyba. Na razie. Bo ci strzelający są dla mnie najgroźniejsi. Ale gdzie jest Union Square? Czy ja mam tutaj możliwość sprawdzenia, gdzie jest Union Square? Mapa. Okej. Przestępstwo. No nie mam tutaj w zasięgu chyba. Muszę się nauczyć, jak to znajdywać. A na razie popędzę do laba. No nie umiem sobie poradzić ze zwykłą ścianą. Wejdźmy do laba. Zobaczmy, co tutaj będzie. Octavius Industries. Zdaje się, że doktor już wyszedł. Pora zająć się pajęczą robotą. Zobaczmy, czy coś jeszcze znajdziemy. Co to? Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Szczerze wątpiłem, że uda nam się wrócić w siłowni. Próbujemy ulepszyć konstrukcję protezy. Powinienem zobaczyć, co robił doktor i sprawdzić jego pracę. Okej. Więc mogę sobie zobaczyć jego pracę. Precyzja siłownika. Doktor chciał poprawić dokładność siłownika. No... Dość łatwe te minigierki po pewnym czasie w sumie się robią. Nieźle. Bardzo płynna reakcja. Spróbujmy wyregulować siłę chwytu protezy. Nie, bardzo mocno mi to przypomina gierki, jak dawniej były takie minigierki, bądź też gry na telefony. Starsze jeszcze z dotykową, znaczy nie z dotykową, tylko z klawiszową klawiaturą. To powinno uchronić nas przed miarciekiem. System odwzorowywania przestrzennego. Gdzie
Właśnie trzeba było na przykład ułożyć rury, żeby doprowadzić do w pewne miejsce albo wodę, albo tak, tutaj jest prąd, więc bardzo fajna minigierka. Ale robi się dość powtarzalna w pewnym momencie. Ramiona będą teraz wyczuwać, trzeba ustawić autoorientację żyroskopu ramienia. Okej, to musi dotrzeć tam, jak rozumiem, i przejść przez różne etapy. To już jest cięższe, to już jest cięższe. Trzeba ustawić tutaj tak, żeroskopu ramienia. Tu mogę użyć chyba zwykłego. Tak, potrzebuję docelowe napięcie 4. Na wejściu będę miał jeszcze jeden na pewno tam. Minus 1, więc tutaj zrobimy tak. Bo to, a nie, bo to będzie leciało w drugą stronę. W tą. Więc mamy 1. Tutaj w tą. 1. W tą dajmy jedną tą dwójkę. Mamy 4 i będziemy mieć minus 1 i 1. Więc tam wyjdzie plus 5, czyli 4. Ok, wszystko będzie ok. Musiałem sobie to policzyć. Ok. I tutaj tak, to i wychodzi na 0, czyli na 4. Idealnie. Może użytkownikom zachować równowagę przy noszeniu protezy. Doktor próbuje zmniejszyć ogólne zużycie energii przez protezę. Okej, dobra, to na razie z tego wyjdę, z tego wyjdę. I w tym momencie będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. Oczywiście tradycyjnie pomoże mi to po prostu rozwijać kanał. Dodatkowo możecie wpaść na moje social media, na Instagrama, na Facebooka, na Twitcha. I zachęcam was do pozostania ze mną i do oglądania dalej Spidermana, bo gra jest bardzo fajna. Do zobaczenia, na razie!